Ja mam dwie złe wiadomości dla Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsza zła wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego jest taka, że o ile do tej pory protestował głównie KOT, głównie ludzie z pokolenia z pierwszej Solidarności, starsi, bo mniej więcej 70% członków KOT są ludzie z pierwszej Solidarności, to w tej chwili jest już bardzo dużo młodych ludzi na to tych protestach. Rzeczywiście na tych przybywa. Protestach zmieniła się w ogóle struktura społeczna. Struktura prawda? Się społeczna zmieniła, czyli poruszono struny, które docierają do młodych ludzi. Ja myślę, że tym, co poruszono, to jest to, że to jest wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Mhm. To jest bardzo, bardzo mocna sprawa. Ale myśli pan, że PiS-owi nie uda się przekonać ludzi, że to wina Tuska? Nie, to już oni, tych co swoich przekonanych oni już mają, to jest ten twardy, prawda, beton, który w te wszystkie brednie wierzy, ale dalej nie przekonają już nikogo i na sobie myślę nawet ten beton będzie się kruszył, bo jednak ten beton polega w dużym stopniu na tym, że to są ludzie, którzy słuchają wyłącznie TVP, którzy oglądają jedną telewizję, słuchają jednego radia, czytają jedne gazety i żadna informacja do nich. Oni są w jakiej bańce szklanej. Żadna informacja do nich z zewnątrz nie dociera. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.